Znane są już nazwiska wszystkich kandydatów na suwalskich radnych. Na listach 6 komitetów wyborczych, z których połowa ma szyldy partyjne, znalazło się łącznie 178 chętnych. 77 z nich to kobiety. 14 osób z tych list ma od 18 do 29 lat. 30-latków jest 41. Największa grupa, 94 osoby, to kandydaci liczący od 40 do 59 lat. Nie brakuje też wśród chętnych do Rady Miejskiej osób po 60. Takich kandydatów jest 29. Reasumując, średnia statystyczna wieku suwalskiego kandydata lub kandydatki do Rady to 47 lat. Najmniej kandydatów na liście, 23, zgromadził Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Pozostałe komitety idą łeb w łeb, po 31 chętnych. Na każde miejsce w Radzie Miejskiej nowej kadencji przypada zatem 7,7 statystycznego kandydata. Wśród chętnych wiele znanych suwałczanom nazwisk. Wszystkie można znaleźć w internetowym serwisie PKW, choć wymaga to odrobiny cierpliwości. Znacznie większa rzesza chętnych jest do kolejnego samorządowego gremium, Sejmiku Województwa Podlaskiego. Tutaj z całego województwa wystartowało 319 kandydatów wywodzących się z 10 komitetów. Mieszkańcy Suwałk i powiatu ziemskiego będą mogli dokonać wyboru spośród 79 kandydatów. I choć do obsadzenia w naszym obwodzie jest aż 8 wojewódzkich mandatów, to wskazać na karcie wyborczej możemy tylko jedno nazwisko. Podobnie w wyborach radnych miejskich, gminnych i powiatowych. Spośród kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów także możemy wskazać tylko jedną osobę. Wskazania można dokonać, stawiając dwie przecinające się linie w kratce przy wybranym kandydacie. Każdy inny znak, w kratce lub poza nią, sprawi, że nasz głos pójdzie na marne. Jeśli się pomylimy, możemy zamazać kratkę i wskazać inną osobę. Głos będzie się liczył. Ale jeżeli nie zakreślimy żadnej kratki, głos będzie nieważny. O zasadach głosowania będziemy jeszcze informować.